W tym filmie porozmawiamy o jednostce długości, która nazywa się metr. Pewnie już o niej słyszeliście. Metr jest prawdopodobnie najczęściej stosowaną jednostką długości na całym świecie. No i nasuwa się pytanie: ile to jest jeden metr? Jak długi jest jeden metr? Żeby lepiej zrozumieć, ile to jest jeden metr, jaka to długość, można wyobrazić sobie na przykład w miarę wysokiego koszykarza. Zdecydowanie wyższego niż przeciętny człowiek. Na pewno wyższego ode mnie. Mój wzrost jest raczej przeciętny. To jest koszykarz. To jest jego piłka. I z grubsza jego wzrost to 2 metry. Stąd, dotąd. 2 metry. 0, tutaj 1. Mała litera M to skrót od słowa metr. Tutaj 2 metry. Inne wyobrażenie jednego metra może być takie. Że jeżeli ktoś ma na przykład 7 lub 8 lat i zrobi długi krok, to przejdzie odległość około 1 metra. Taki długi krok to z grubsza 1 metr. Może to być dokładnie 1 metr, a może być trochę mniej lub trochę więcej. Inna jednostka związana z metrem to centymetr. Słowo centymetr posiada w swoim wnętrzu słowo metr. I poprzedzony jest ten metr słowem Centy. Słowo centy może się Wam kojarzyć, na przykład z jednym centem albo z jednym eurocentem. 100 eurocentów to jedno euro. Znacie też pewnie słowo procent. Procent. 100 procent to jeden albo jedna całość. Czy to oznacza, że centymetr to 100 metrów? Blisko, ale nie do końca. 1 cm to nie jest 100 metrów. Tak by mogło być, gdyby centymetr był większy od metra. Centymetr jest o wiele mniejszy od metra. 100 centymetrów to to samo co 1 metr. Zapiszmy to w skrócie. 100 centymetrów, małe c i małe m to skrót od centymetra, równe jest 1 metr. Na tym rysunku 1 centymetr to by było mniej więcej tyle. Albo nawet mniej, na tyle mało, że nie bardzo jest jak to narysować. Inne wyobrażenie 1 cm może być takie, że jeżeli popatrzycie na swój mały palec, to ma on mniej więcej szerokość 1 cm. Oczywiście, w zależności od tego, jakie macie palce. Może to być trochę mniej, a może to być trochę więcej. Palec wskazujący dorosłego człowieka, ja bym oszacował, że ma mniej więcej 2 cm szerokości. 100 cm. To jeden metr. Mam nadzieję, że jest to dla was zrozumiałe. W takim razie na podstawie tego, co już wiemy o metrach i o centymetrach, zastanówmy się, w jakich jednostkach lepiej jest mierzyć w zależności od tego, jak duży przedmiot mierzymy. Powiedzmy, że obserwujemy średniej wielkości drzewo, w jakich jednostkach lepiej jest zmierzyć wysokość takiego drzewa, czy lepiej by je było zmierzyć w metrach czy w centymetrach. Zatrzymajcie teraz ten film i zastanówcie się nad tym. Średniej wielkości drzewo na pewno jest zdecydowanie wyższe od koszykarza. W związku z tym najczęściej wysokość drzewa mierzy się w metrach. Takie drzewo może mieć na przykład wysokość 10 metrów, albo 20 metrów, albo nawet 30 metrów lub więcej. Inny przykład. W jakich jednostkach zmierzylibyśmy długość myszy polnej? Bez ogona, żeby było prościej. Powiedzmy, że to jest mysz. Czy zmierzylibyśmy mysz w metrach, czy w centymetrach? Mysz polna, długość myszy polnej, to na pewno znacznie mniej niż wysokość drzewa. Najprawdopodobniej mysz zmierzylibyśmy w centymetrach. Taka mała myszka może mieć długość na przykład 5 cm, może 10 cm. Spójrzmy teraz na te pomiary z innej strony. Powiedzmy, że idziemy na basen do jakiegoś centrum sportowego i ten basen ma długość 25, ale nie znamy jednostki. Wiemy tylko, że to są centymetry albo metry. Zatrzymajcie teraz ten film i zastanówcie się, jeżeli basen w ośrodku sportowym ma długość 25, 25 czegoś, nie wiemy czego, nie wiemy jakich jednostek, to czy to może być 25 metrów, czy raczej 25 metrów centymetrów. Jeżeli porównać długość basenu z wysokością koszykarza, to możecie sobie wyobrazić, że moglibyśmy na przykład poukładać należąco przynajmniej kilku takich koszykarzy wzdłuż basenu, jeden za drugim. Więc długość basenu to raczej 25 metrów. Basen długości 25 cm to byłby basen wielkości na przykład dwóch telefonów komórkowych. Albo wielkości laptopa, albo książki. A basen raczej ma długość przynajmniej kilku metrów, a nie centymetrów. Inny przykład. Budynek. Na przykład trzy piętra plus parter. I ktoś by nam powiedział, że ma on wysokość 15. Znowu bez jednostki. To jak myślicie, raczej byłoby to 15 centymetrów czy 15 metrów? 15 cm to musiałby być budynek zbudowany z klocków LEGO, a taki, w którym mieszkają ludzie, to raczej 15 metrów. Każde piętro powinno pomieścić koszykarza, więc parter plus 3 piętra nie mogą mieć wysokości 15 cm. Jeszcze inny przykład. Powiedzmy, że szerokość mojego telefonu albo długość mojego kciuka, ma 5 czegoś. Znowu nie znamy jednostki długości 5 metrów albo 5 cm. Co byście wybrali? Gdybym miał telefon szerokości 5 metrów albo kciuk długości 5 metrów, to byłbym olbrzymem. Moja dłoń byłaby przynajmniej dwa razy większa od wysokiego koszykarza. Raczej 5 cm. Mam nadzieję, że rozumiecie lepiej. Jakie to są wielkości metry i centymetry? Na portalu Khan Academy jest dużo ćwiczeń na ten temat. Możecie potrenować szacowanie wielkości w odpowiednich jednostkach i dobieranie jednostek do wielkości tego, co mierzymy.